Tam trzeba się dostać. Tam jest ostatni punkt. Tam jest rozwiązanie wszystkiego. Wydaje mi się, że 90% osób zostawiło sobie ten punkt jako ostatni. Totalnie nie wiadomo, jak tu dojść. Jest w ogóle oddzielnie, oddzielone od wszystkiego. Widać, że najtrudniejsza ze wszystkich. Najtrudniejsza wskazówka do odblokowania. Czy tutaj nie powinno być jakiegoś monologu głównego bohatera? Zazwyczaj tak robił, już 2 razy z rzędu, jak tutaj ginąłem. To coś gadał, a teraz nie. Co to ma znaczyć? O, okej. Witam serdecznie. Właśnie po ciebie idę. Nie wiem, czy ta osoba, która to mówi, to nie jest ten duch. Tak mi się wydaje. Bo to nie ma sensu, żebym ja tak mówił sam do siebie. Idziesz po mnie, a może mówię do tego ducha, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tu nic nie ma? Nie? No i muszę tędy przejść. Nie wiem, poczekam, aż ta lawina spadnie. Może to jest rozwiązanie. Czy będzie w nieskończoność spadać? Już? Dobrze? Już? Spokój? Widzę, że kamienie zawisły w powietrzu. Ja nie mogę, ten part jest tak zbugowany. To jest głupie. A więc jestem tutaj. Tu jest najstraszniej. Fuck, ten duch może być zaraz przy mnie. Ja się boję. Jezu, nie, 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 nie. No jestem 10:57, nie rozumiem. Jestem tutaj. Jak? No to jest to zabugowane miejsce, przez które spadnę, no. A, okej. Nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem. Jej! Idziemy na górę. OMG! Nice, nice, jesteśmy tuż przy szczycie. Proszę, żadnych bugów i żadnych duchów. O, siema, panie. 1v1, rozumiem. What? Nie. Nie wiem, gdzie jest ten duch, ale jest tuż za mną. To jest tak głupie. Nie. Pomocy. Help me, chleb me. Halo. No w dół chyba nie idę, nie? Chleb me. Pomocy! Kartko, pomóż mi. 7 AM. Jestem blisko celu.7 AM. Co ja mam teraz zrobić? Halo. Come on, no nie. O, okej. 11:55. Chyba tutaj, tak? Takie schody wymurowane.
Może dobrze, idę w górę cały czas? Czyżby to już był koniec? Jezu, jaka ta miejscówka jest głupia! Mi się tak nie podoba. Wow! To chyba dobre miejsce. Okej, tutaj działa się najciekawsza rzecz ze wszystkich. Ile trupów! Jest! Mamy świat Boga Kości. Przeprowadzają najgorsze z możliwych eksperymenty. Mają tutaj coś do... Coś, co nazywamy pokojem strachu. Nigdy nie wiadomo, co się stanie z człowiekiem, gdy tam trafi. Niektórzy wracają, ale są już nieobecni. Inni wyciągają martwych. Ja widziałem tam jasne pomarańczowe światło, które mówiło do mnie głosami demonów i pokazywało rzeczy gorsze od najgorszych koszmarów. Czemu mnie tutaj zatrzymują? Nienawidzę ich wszystkich. Nazywają nas obiektami, nie imionami, a obiektami. Jestem obiektem 73. Nie pamiętam, jak się nazywam. Pomóż nam. Mój jedyny przyjaciel z celi, Anton, szepcze mi do ucha, że wszystko będzie dobrze. Anton był... była o nim kiedyś mowa. Też się nie wiedział. Nie wiedział, jak się nazywał. Pisał wszędzie Anton, żeby zapamiętać to. A więc trzeba to poskładać w jakąś jedną całość. Ale cały czas jest to dosyć ciężkie. Były jakieś badania nad ludźmi. Jakieś eksperymenty koszmarne. Ludzie zapominali, jak się w ogóle nazywają. Nazywali ich obiektami. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Może jeszcze na sam koniec się czegoś dowiemy. O! O, o! Całe to miejsce się zawala. Okej, już nie wrócę, rozumiem. Jest ta pomarańczowa mgła. Tajemnicza. No, czuję, że jesteśmy blisko rozszyfrowania całej zagadki. Ej, zaraz, ja znam to miejsce. Wow, tędy nie przejdę, okej, rozumiem. Co teraz? Tędy? Wow, okej. Zginąłem. Nice. Nice, w ogóle nie było go widać nawet. Pozdrawiam. Okej, jestem tutaj, na szczęście jestem tutaj. To już jestem tak mega ultra szczęśliwy, że nie wiem. Już bardziej szczęśliwy nigdy nie byłem. A więc rozumiem, że jeśli dojdę do tej pomarańczowej pary, to ten duch mnie atakuje. Ale i tak nie mam pojęcia, gdzie mam iść teraz. Halo pomocy. No nie mogę tędy przejść, tak? A, mogę, okej. Nagle mogę. No dobra. Jak tak mówicie? Nie wiem, tędy? Ej, dało radę. Jezu, to jest wszystko tak close. Ło, pomocy! No nie! Straszne skały, tylko nie one. Zaraz dotknę jakiejś... Nice, pięknie, żebym spadł przez jakieś kurna, nie wiem, 5-metrowy lód spadłem, najlepiej. To jest co w tej grze najbardziej uwielbiam. Dobra, teraz trzeba przejść jakieś ultra bugi tutaj. Nice, jej! Pięknie! No to będzie, tu będzie akcja. Nie wiem, co ja mam wam zrobić już. To miejsce jest tak zabugowane, no. O, daję radę? Ej, trzeba było bardziej przy krawędzi iść, okej. Nie przy krawędzi, tylko bardziej przy stabilnym terenie.
Safe Station to jest, czy nie? Tak, Safe Station, pięknie. Obierzy świat. Uciekamy stąd. Nie wiem, tutaj chodźmy. Wow, o. Tak jest. Odkryłem całą historię. Tak? Dobrze już? Jezu, niebo znowu zaczyna wariować. Nie wiem, czy tak powinno być. Czy to jest jakiś bóg kolejny? O! Mamy coś. Wszystkie kartki poszły z dymem. What? Co się stało? Akt trzeci? What? O, okej. A więc były trzy akty. Pierwszy był ten na samym początku, który trwał 10 minut. Drugi był z tym otwartym światem i trwał bardzo długo. Jakiś trzeci, który jest też pewnie jakiś super krótki. Ale w którym się wszystkiego dowiemy. Mamy jakąś mapę? Mamy jakiś kompas? Nic nie mamy. Mamy tylko jeden punkt. Jedno światło, do którego trzeba dojść. Mam nadzieję, że nic mnie już nie goni. Jakie głosy słyszę? O co chodzi? Zaraz. Okej. Pójdźmy tą drogą cały czas. No i zaraz odkryjemy całą historię. Co się stało w tych górach? Co się stało z tą ekipą, która zaginęła? Z tymi studentami, czy tam... Kto to tam zginął w tych górach uralskich, czy tam jakich? Góry Ural, tak? To są chyba góry Ural w Rosji. Chyba tam się wszystko działo. Zobaczmy, co teraz, zdarzenie. Znajdziemy studentów. Ha? Co? Koniec gry! Co to było za zakończenie? What? Co to jest... O co chodzi? Nie wiem, mam wrażenie, że to... Ta gra ma jakieś... Drugie, kompletnie głębsze przesłanie, którego zupełnie nie rozumiem. Nie mam pojęcia, o co chodziło w tej fabule. Musiałbym przeczytać wszystkie te kartki na nowo, żeby to jakoś zgrać w całość. Ale myślę, że jest to już jakoś zrobione przez jakichś fanów na internecie, więc jeśli chcecie to sobie poczytać, to... Nie wiem, to czytajcie. Możecie też pisać w komentarzach. Też pewnie coś z tym ogarnę. Bo ta gra jest dosyć dziwna. To zakończenie było tak dziwne, że nie mam pojęcia, o co chodziło w tym akcie trzecim, który trwał minutę. Nie mam zielonego pojęcia, nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Bo albo to zakończenie było beznadziejne i nikt nie wie, o co chodzi, albo, co jest bardziej prawdopodobne, że jest jakieś drugie dno. Jest to jakoś wszystko, to wszystko składa się w jakąś większą całość, ale bardzo ciężko to ogarnąć i trzeba to sprawdzić na necie. Nie wiem, zobaczmy jeszcze menu główne, czy coś się zmieniło. Mogę kontynuować grę. A więc rozumiem, że jeśli dojdę do tamtego miejsca, to jest już ten wczytywany akt trzeci, ale zawsze można sobie pochodzić po całym świecie i... badać te tereny. Nie mam pojęcia, gdzie może być jakaś ciekawa rzecz.
Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno jest jeszcze wiele notatek gdzieś ukrytych po całym tym świecie. Nie wiem, myślę, że sprawdzę to jakoś na internecie, bo nie chce mi się już w to grać. To by było dosyć ciężkie znaleźć te wszystkie interesujące rzeczy. Więc dobra, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie lajka, suba, dzwonka po serię z innych fajnych gier, które już niedługo będą na tym kanale. No i co? Ja się z wami żegnam, więc cześć!